rodzicami, a Czesnowiec z tamiczką. No dokupiłem do hodowli tu z Polmarku troszkę karmików, 6 karmików metrowej długości. One tu ciekawostka, takie ranty mają pozaginane z PTV i to powoduje, że te ziarno nie powinno wylatywać na ziemię. Jest to dobry pomysł, a jak to w praktyce się okaże, dowiemy się. Przy okazji dokupiłem tutaj 60 pojników, czy też karmików, które zastosuję do pudełek wystawowych, którymi będę transportował poprzez usługę Pocztekstu gołębie na prywatne loty. 30 koszy transportowych według wzór RT2020 już producent N. Barto wykonuje i w nich będą zawarte te właśnie karmiki i pojniki, w których po przywiezieniu gołębi przez kuriera po południu będą już napojone, nakarmione i całą noc będą wyczekiwać już na wypuszczenie rano. Także więc produkt, jak się wydaje, bardzo dobry. Te pojniki są kapitalne i one zdadzą z pewnością egzamin. A czy karmiki? Wydaje się również nowatorski pomysł, by ta karma jednak nie walała się po podłodze. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. A więc czekamy na przesyłkę od BM Barto 30 koszy transportowych do wysyłki żywych zwierząt. No jedzcie sobie, jedzcie, jedzcie, jedzcie. No zajadajcie sobie, zajadajcie. Jak widać, grupa komandosów w formie. Dzisiaj pierwszy dzień parowania, ponieważ pogoda marcowa, piękna, słoneczna. Rano dokonały jednego godzinnego oblotu i teraz po obiedzie w to słoneczko jeszcze raz umożliwię im oblot i już powolutku zapoznają się ze sobą, łącząc pary. Już naścinałem troszeczkę trzciny nad rzeką i wrzuciłem im materiału do budowy gniazd. A więc dzisiaj, jutro i za 6-7 dni powinny być jajka. A więc ten cykl rozrodu moich komandosów już przebiegać będzie prawidłowo. Wczorajszy lot udany, aczkolwiek ten start nie był zbyt przychylny. To widać na kilometr, jak te gołębie startują. Albo idą od razu w kierunek, albo się wahają. Czym to jest uzależnione, trudno mi jeszcze powiedzieć, ale uwielbiam loty w kierunek. Jak były dwa pierwsze pod silny wiatr, to jest gratka dla hodowcy. Kołowanie już nigdy nie wróży nic dobrego. Natomiast komplet w domu teraz posilą się. Okres wyciszenia, spokoju, który ma na celu, który ma na celu właściwe ich stymulowanie, budowanie formy. Na pierwszym klipie już pokazałem, otrzymałem już karmiki, pojniki do koszy transportowych. M. Barto wykonuje 30 koszy transportowych i już będą wysyłane w różne zakątki Polski, by w małych grupkach powracać do rodzinnego gniazda. A więc pozostawiam już je w spokoju. Niech się posilają. Ryszard Osnowiec, słoneczny gołębnik.